Spokojnie, za jasno! Dobranoc będzie! Dobranoc! Jak długo ona jeszcze tu zostaje? Jeszcze tylko... Tylko 13 dni. Nie wiem, ile nam się przeżyje. Bankier nie mogłabyś dać troszeczkę później, jest 6 rano. Właśnie wtedy się budzę. Więc czy nie mogłabyś grać troszeczkę ciszej? Ale ja muszę ćwiczyć! Szybko przyjeżdżajcie! Co to o tej porze się dobija? Taka kureczka. Nie na skąd? Na górę. A kto śmiałaby być? Jak ona się czuje? Zajdzie nam się bardzo dobrze. Przyjechaliśmy na szybko, jak się tylko dało. Weseme się było na ścianę, że tu na górę padnie, że mamy szybko przyjeżdżać, więc skróciliśmy urlop. W jakim SMS-ie? Co się tam dzieje? Nie mogę spać przy takim hałasie! Pomędzie! Zabieram tak! To jakaś bardzo dziwna sprawa. To smutne, że muszę jej skrócić urlop. Jednak... Chyba nie myślisz, że Karol... Nawet Karol nie chodzi, no to jest tak koszmarnego. Karol, tu? Tak? Czy tobie coś wiadomo na temat tego SMS-a do rodziców z Wandzi? Mnie? Tobie? Nie, ale to jest bardzo dziwna sprawa. Kłamiesz, Karol? Nie kłamię! Właśnie, że tak! Właśnie, że nie! Kłamię! Widziałam, jak wysyłałaś SMS z telefonu mami. No to teraz będziesz miał, Karol. Żadnego kieszonkowego przez rok. Koniec ze słodyczami na 10 lat. Nigdy, przenigdy nie obejrzysz telewizji. Damian, nie bądź koszmarny. Marsz do siebie. O. Robię się okropną rzecz. Jednak
chyba dobrze się stało. Zostań z nami. O, hurra!